Cześć wam i chwała żołnierze, z tej strony Kokos Fly, a to jest Battlefield 3 Metro na serwerze WDH, walka dla honoru. Jest tutaj ze mną w drużynie Major Czapski, którego tutaj pozdrawiam, w ogóle pozdrawiam całą ekipę WDH i będziemy sobie grali, jako że jeden z widzów powiedział, żebym więcej tutaj metra wrzucił, dlatego specjalnie dla was zacząłem rzucać to metro. Jestem ciekaw, czy pójdzie mi tak jak za pierwszym razem, ale nie sądzę. Już tutaj Rosjanie mają, że nie mogę się podnieść. Dobra, my sobie wyjdziemy ogromną ręką. No. Czuję, że niekoniecznie tutaj... Kurde, odbiło się. Uwaga, granat! Dobra, najważniejsze jest dobra rozwałka i dobre granie. Rady. Wow, już nie miałem amunicji. Fuck! Ach. Dzięki wielkie. Tutaj ktoś padł. Jestem ciekaw, czy stosujecie rady od banana do weterana, które zawarłem. Ja je stosuję i naprawdę popłaca się niekiedy na przykład odrodzić się już od razu z karabinem. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Powinniście spróbować, bo można zdziałać znacznie, znacznie więcej niż normalnie by się zdziałało, odradzając się od razu z gotową bronią. A tutaj C4 chyba wchodzi. Oj. I teraz z bronią spróbujemy się odrodzić. O kurczę, już przejmują te schody. Jeżeli ktoś mnie w ogóle odrodzi, prawda? O, chyba nic na to nie wskazuje. Majorze. Ach. Oj, granacik kogoś trafił. I znowu. Nie ma tak dużo graczy w tej chwili, więc się zastanawiam, z jakiego powodu w ogóle tutaj podchodzą ostro do nas. Jesteśmy w głębokim wycofaniu, mówiąc kulturalnie. Kultura musi być. O, myślałem, że już nie ma amunicji, ale to nie jest ten przypadek. Dobra, wysadzaj, a ja spróbuję tutaj wbiec. Niestety się nie udało. A poziom 7. No, widzicie, od razu z bronią, naprawdę. I to nie jest tylko tak, że odradzacie się od razu z bronią, ale to jest również tak, że od razu się odradzacie tak jakby... w pełni podniesieni, w pełni zdrowia. Macie pełne zdrowie, zresztą możecie to zauważyć następnym razem, jak tak zrobię. Nie jestem wtedy czarno-biały, a ty palancie. Gdzie sobie strzelasz? No, może uda mi się przemknąć na tyły wroga. Dawaj. Tak, proszę państwa, na tyły wroga znaleźliśmy wyrwę. Cześć, Kurt.
Znaleźliśmy wyłom w ich liniach. Ale ta gra wygląda mi na przegraną, chociaż pamiętajcie, nigdy nie należy się poddawać, zawsze gramy do końca. Pamiętam kiedyś... O. Wrogi snajper, zajmuje operacji, odbiór. No nie. To znaczy, że ktoś tutaj jeszcze jest. Ja sam tego na pewno nie pociągnę. Pamiętam, jak kiedyś graliśmy taki przyjemny sparring. Dzięki wielkie, bardzo mi się przyda. Graliśmy taki bardzo przyjemny sparring i było chyba 30-40 tiketów, my mieliśmy 5 i zgadnijcie, co się stało, wygraliśmy. Ponieważ tak się dobrze podnosiliśmy, że nie było innej opcji. Ja tutaj napiszę resp na mnie wiadowcą. Dobra, może ktoś wysłucha mojej prośby. Słyszałem, że tutaj ktoś przebiegł, na szczęście mnie nie zauważył. Okej, Rastaman. To też jest mój widz, którego serdecznie pozdrawiam. Czekamy tutaj na odrodzenie się kompanii. Ale nie wsparciem, tylko zwiadowcą. Dobra. Może nam się uda wytrwać. Masz, pierwsza pomoc. Uwaga, cel został zneutralizowany. No nie, ktoś tutaj jeszcze jest. Dobra, idę do drugiego budynku. Może uda mi się go wyczyścić. Widzę, że tam są przeciwnicy. Raczej nie będą się niczego spodziewali, bo widzą, że prawie cała drużyna... O Jezus, ale zlamiłem. Chciałem mu jeszcze wsadzić kostkę. Dzięki wielkie za podniesienie. Dzięki. Dzięki, stary. Tak. Dobra. Dobra, to było dobre, to było mocne. A, w ogóle jestem przywódcą. Okej, okay, no to szturmujemy. Oczywiście punkt B. Olać ten punkt, niech oni go sobie wesoło przejmują. Najważniejsze w tej chwili będzie punkt B. A jeżeli my go będziemy mieli, wtedy będzie wszystko fajnie. Dobra, niepotrzebnie trochę tak wychodziłem, bo słyszałem też jeszcze jakieś strzały z shotguna, nie jestem pewien. Dobra, w ogóle generalnie możemy ich teraz wziąć w kleszcze, ale widzę, że już punkt B jest... Jest przejęty przez nich. Ale do dwóch. Dzięki wielkie. Dobra, teraz trzeba znaleźć jakąś strategiczną pozycję. Ta może być dobra. Średnio lubię grać M16A3. Jakiś taki jest, wiecie, taki siaki. Znaczy dobra broń, tak? Ale mi po prostu nie leży, no. Wolę inne pukaweczki. Ale przejmują nam już B. Jestem pewien, że przejmują nam B od C. Było ich tam dosyć sporo. Słyszę, ale to nasz. Tutaj są. Dobra, wyczyszczeni. Podnosimy, podnosimy ładnie. Tam walki się toczą na C. My nie możemy sobie tego punktu odpuścić. On jest po prostu strategicznie istotny. Cholera, nie zdążyłem go oznaczyć. To by wiele zmieniło. A. Dobra, no. Dwójkę mogę wziąć. Czasami się to zdarza. Odrodzenie od razu z karabinem. I teraz przysługa za przysługę. Ach.
No i teraz przysługa za przysługę, proszę, przetrwaj. O nie, o nie. No niestety tam chyba było ich dwóch i się cały czas odradzali. Spoko, nie ma sprawy. No szkoda, że nie mamy tego spawn beacona na C. C jest trochę przejmowane. Znaczy na A, przepraszam, bo gdybyśmy mieli ruchomy punkt odrodzenia, tak jak poprosiłem tutaj kolegę, widocznie wybrał przez pomyłkę. Czasami się to zdarza. Gdybyśmy mieli ten ruchomy punkt odrodzenia, spawn beacon, sygnalizator radiowy, poszłoby to znacznie szybciej, a tak będziemy się musieli teraz przedzierać. A, widziałem. Oj. Dobra. Miemy. Cholera. Widziałem go na minimapie, a nie zwróciłem uwagi, co jest przede mną. Oni mają bardzo fajny, ciemny kamuflaż i mało ich widać na metrze, szczególnie jeżeli kryjecie się w cieniu. Dlatego ja też sobie, zmienię kamuflaż na ciemniejszy, może nie czarny, ale ciemniejszy. Właśnie dlatego podobają mi się Rosjanie, ponieważ oni mają ciemne kamuflaże, a Amerykanie mają, kurczę, cholernie jasne te kamuflaże, no. Nic mi tutaj nie pasuje. Możemy założyć ten kamuflaż z oddziałów specjalnych. Ale on jest totalnie czarny. No i trzymają te punkty, trzymają. No co mają robić? Trzymają punkty. Brawo dla nich. Cholera. Cholera, jasno, dobra. Są tam. O, widzę, to był apuś. Dobra. Spróbujemy się przedrzeć, bo oni dosyć głęboko weszli na nasz tyłek. Idziemy za majorem. Może on będzie miał pomysł. Jeżeli się przedrzemy, to ja się chyba odrodzę z gadowcą. Nie, ich jest tutaj za dużo. Bronią tego, jak cholera. Kurczę, no szkoda, że tam nie postawiłem spawna, no. Wielka szkoda. No teraz będziemy ciśnięci. Jeszcze tam jest, dobra. Już go nie ma. Nie, jeszcze tam jest. Ach, no szkoda. Myślałem, że wezmę dwóch na siebie. Ale tak się nie stało. No, bardzo fajna animacja żołnierza. No cóż, to by było na tyle. To była dosyć szybka rozgrywka. Przeciwnicy obsiedli od razu B. Mieliśmy szansę na A, ale jej niezbyt nie wykorzystaliśmy tutaj. Nasza wina. Pamiętajcie, stosujcie, jeżeli nie widzieliście mojego filmiku, razem z Pago nagrywaliśmy od banana do weterana. Naprawdę te wskazówki, które tam podaliśmy, szczególnie odrodzenie już z karabinem, z bronią główną, są niesamowicie przydatne w walce. Warto po prostu je poćwiczyć, bo rozumiem, że na początku nie ma się ich intuicyjnie opanowanych, prawda? Jest dosyć ciężko. Natomiast potem, jak to intuicyjnie opanujecie, to będziecie mogli fajnie dać swojej drużynie większe szanse, jeżeli ktoś was podniesie i będziecie pełnoprawnym żołnierzem, który sobie po prostu leży, czyli ma większą celność, a wrogowie nie będą się spodziewali, że zaczniecie ich ostrzeliwać z karabinu szturmowego. Także dziękuję wam wszystkim, serwer WDH, pozdrawiam fajnych gości, do zobaczenia, hej, hej!